Witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstej części Let's Play Tomb Raider Anniversary. Tym razem lądujemy w Koloseum. Jest to dosyć fajny poziom, niezbyt długi. Na dzień dobry mamy szczurki. Tylko dwa, trochę skromnie. I rozpoczynamy tutaj wspinaczkę. O, coś słyszę, tylko nie wiem, czy to jest szczur, czy nietoperz. No, słyszę, ale nie widzę. Dobra, tutaj mała apteczka, także żal by było ją ominąć. A, tu jesteś! Więc to jednak był szczur. Dobra, schodzimy. O, tam widzę, coś się świeci fajnego. Naboje do shotguna, ale niestety nie mogę ich ze sobą zabrać. Szkoda. Dobra, tutaj będzie trochę pływania. I najlepiej znać na pamięć to, gdzie trzeba płynąć. To nie jest jakiś taki super... No i się pomyliłam. Świetnie. To nie jest jakiś taki super labirynt, ale właśnie są takie zawalone przejścia i jeśli nie wpłyniemy, to no nie ma dużej szansy, że zdążymy z ilością tlenu dopłynąć na miejsce. Także lepiej wiedzieć, gdzie trzeba płynąć, a jak wiecie, ja niestety mam sklerozę, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i się pomyliłam. I nie wiem, czy mi teraz starczy tlenu. Naprawdę, ja mam straszną sklerozę, nigdy takich rzeczy nie pamiętam. A to by mi się przydało, zwłaszcza w różnych grach. Lara, starczy ci powietrza? Mam wątpliwości, ale mam nadzieję, że tak. O, ledwo co. Już się zakrztusiła. O, szczurki! Szczurki, nietoperze! Tak, mamy jakieś pomieszczenie z klatkami. Jednak te klatki są zbyt wielkie, żeby... Są zbyt ciężkie, żeby Lara mogła je przesuwać, także trzeba sobie z nimi radzić tak, jak już stoją. Najpierw pójdziemy sobie tutaj. Tutaj jest duża apteczka i żal by było ją ominąć. A teraz spróbujemy się jakoś stąd wydostać. Żeby w końcu zobaczyć to Koloseum, bo na razie za dobrze go nie widać. Tak, w jedynce właśnie nie przepadałam za poziomem Koloseum. Nie wiem dlaczego, jakoś nie przypadło mi za bardzo do gustu. No, coś tutaj się sypia. Ale w Anniversary bardzo mi się podoba. Chociaż właśnie nie jest to zbyt długi poziom, ani nic takiego. Jeszcze tutaj zajrzę, czy tutaj nic nie leży fajnego do wzięcia, ale niestety nie. Tak, wychodzimy na górę. Jakąś zapieszczoną drogą. O, już widać światło. I wielki, wściekły goryl. W dodatku goryle potrafią rzucać różnymi rzeczami. Co trochę komplikuje sprawę. O, już jest wściekły? Szybko. Dobra, jednego już załatwiłam. Dobrze, za wcześnie. Ała. Dobra, ale też udało mi się go pozbyć. W miarę bezboleśnie. Tak, jesteśmy już w Koloseum. Tutaj można zobaczyć do góry, skąd pada światło. Nie jest jakieś ono takie super wielkie. W jedynce w ogóle ciężko było się zorientować, że to jest Koloseum. Są naboje, ale nie mogę ich wziąć. Ponieważ w jedynce ciężko było ogólnie oddać, że Koloseum jest okrągłe. No ale tutaj jest o wiele ładniej. O, słychać piera. Czyli pier już gdzieś tutaj krąży. My przejdziemy się tutaj jeszcze, zobaczymy, czy nie ma nic ciekawego. Są naboje do shotguna, ale chyba też nie będę mogła ich wziąć. No niestety. Ogólnie po tych takich schodkach niezbyt fajnie się wchodzi. To jest troszeczkę denerwujące, dlatego lepiej wchodzić po tych takich pochylniach. O, nie, toperz. Mnie zaskoczył, nieładnie. Dobra, wspinamy się wyżej, zobaczymy. Tam jest apteczka, ale to dopiero później będę mogła ją sobie zabrać. Okej, okay. O, tutaj też jest apteczka. Dużo tych apteczek, jak na jedno miejsce.
Dobra, i teraz tutaj. Widzimy, to jest wielka, rzucająca się w oczy dźwignia, więc oczywiście jej użyjemy. Ona otwiera nam jakąś kratę, chyba symetryczną do pomieszczenia, z którego tutaj przyszliśmy. Tutaj też mamy kratę i miejsce na klucz, którego na razie nie mamy, także trzeba go sobie jakoś znaleźć. No i włączyła się muzyka, która sugeruje, że stanie się coś nieprzyjemnego. Coś nieprzyjemnego, z czym trzeba będzie się zmierzyć. Wow! Goryl. Dwa goryle. Wściekły goryl. Dwa goryle i dwa lwy. Najpierw spróbuję pozbyć się goryli. Łohoho. Ojejej. Zostaw mnie! No i nie udało się. Dobra, trudno. Użyłaś już tej dźwigni? Użyłaś. Trudno, spróbujemy po raz drugi. Mam nadzieję, że tym razem próba będzie super udana. Spróbujemy ze zwykłymi pistoletami. Ała! Apteczka. Apteczka. Nie wiem, nie lubię, jak jest aż tyle przeciwników na raz. Zwłaszcza wściekły goryl. A, masz. Dobra, został nam jeszcze lew. Dobra. Udało się. Przeżyłam. Jakoś zobaczymy, czy mogę już wziąć te naboje. Jeszcze nie mogę. Za mało używam shotguna. W sumie nie wiem, czy w tej turze w ogóle używam shotguna. No nie szkodzi. Idziemy tam, skąd wyszło to wszystko. Mając nadzieję, że więcej tam tego nie ma. Czekajcie, czy ja mam pistolety, czy shotguna, bo nie chciałabym... Nie chciałabym marnować na jakieś szczury shotguna. Dobrze, tutaj jest coś ciekawego, jakiś klucz. Ale jak na razie nie możemy go wziąć. Czekajcie, w ogóle ile ja mam tych naboi shotguna? Jeden? Spróbujemy się go pozbyć i sobie wziąć. Tak będzie bardziej ekonomicznie, chociaż zwykle tak nie robię. Dobra, tutaj są klatki. O, tutaj można nawet sobie wejść do środka. O, i tutaj jest taka mniejsza klatka, którą można sobie wziąć i będzie można ją przesuwać. Tutaj nie ma nic na górze, żadnej klatki ciekawego nie ma. Także teraz spróbujemy szybko przemieścić ją tam, gdzie znajduje się ten klucz. Dobra, jeszcze kawałek. Znaleźliśmy klucz na balkon. Także znowu musimy wrócić na górę i dopiero będzie można go użyć. Koniecznie znowu nie wylecą jakieś goryle czy coś w tym stylu. O, muzyka sugeruje, że tak. A nie, to dwa lwy. Na lwy nie będę używała shotguna. Czemu ja nic nie widzę? Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Tam. Czyżby to już wszystko? Chyba tak. Dobrze, także ponownie wspinamy się wyżej. Okej, tutaj nic nie ma jeszcze. Patrzę, czy nie przegapiłam jakichś apteczek czy coś w tym stylu. No i robimy dokładnie to samo, co wcześniej. Okej. Tutaj. I
i w końcu będzie można wejść jeszcze wyżej i zobaczyć wszystko z innej perspektywy. Używamy klucza. I wchodzimy po drabinie. Tutaj nie było żadnych apteczek? Chyba nie. Tak, czy tutaj jeszcze nie leży coś fajnego? Chyba nie. Szkoda. Ale na szczęście był punkt kontrolny, który się, myślę, przyda. Dobra, tutaj chciałabym wziąć tą apteczkę. A żeby to zrobić, to trzeba zejść i wejść jeszcze raz. No, ale trudno. Przynajmniej apteczka będzie wzięta. Mam nadzieję, że się zapisze tutaj jeszcze raz punkt kontrolny. Chociaż w sumie to był ostatni punkt kontrolny, w którym zapisywałam, także nie wiem. Bo gdybym spadła, to nie chciałabym jeszcze raz wracać po tą apteczkę. Chociaż mam nadzieję, że nie spadnę oczywiście. Zapisze się? Zapisze się? Nie zapisze się. Trudno. Trzeba będzie poradzić sobie bez tego. Dobra, tutaj będzie zabawa z Linką. O! I pierwsza Linka, która była mi, nie wyszła. Dobra. Muszę iść po apteczkę jeszcze raz, bo po prostu nie mogłabym inaczej. Apteczka. Ups! Total fail. Nie pytajcie, jak to zrobiłam. Gdybyście chcieli powtórzyć, nie wiem. One more time. Szczerze mówiąc, nie lubię tutaj tego skakania po tych linkach, bo nie zawsze mi wychodzi. No, Lara, weź. Nie wiem, jakim cudem zeszłaś aż tak nisko. Dobra. Mógłby tutaj się gdzieś zapisać jeszcze punkt kontrolny. Byłoby fajnie. O, tutaj był. Dobra, czyli przynajmniej już nie będę musiała wracać po apteczkę. Dobra, czyli skupimy się na skakaniu po linkach. Mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ponieważ tutaj też mamy ukryty jedyny artefakt w tym poziomie. Co jest nie tak? Naprawdę nie wiem. Co ja mogę robić źle? Niech się uda, niech się uda, niech się uda. Nie wiem dlaczego tak dziwnie. Nie wiem, ja wciskam X, a jakoś Lara nie chce wyrzucić tej linki, kiedy ja jej od razu mówię. O, nie kojarzę, że kiedyś miała z tym aż takie problemy. A także to jest dziwne. Dobra, teraz się uda, jak nie to... Okej. Widocznie robiłam zbyt krótki skok. I teraz tak, najpierw wejdziemy tutaj na górę. Dobra. I pójdziemy po coś bardzo fajnego, a mianowicie na naboje. A mianowicie pistolety Magnum. Pistolety kalibr 50. Tutaj ukryta jest kolejna broń. I teraz tak, teraz musimy jakoś wrócić, chociaż nie wiem, czy da się tak. A może się da. Tak, żeby nie trzeba było wracać całkiem. Spróbujemy. Dobra, jest. Teraz tutaj się trzeba złapać. Na to drugie kółeczko. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Okej. I teraz musimy dostać się do tego... artefaktu. To niestety... A, jakby tutaj wycelować z niego dobrze. To niestety nie wychodzi mi zawsze, ale mam nadzieję, że teraz się uda za pierwszym razem, bo nie chciałabym tutaj się wspinać od początku.
się trzeba naprawdę dobrze rozhuśtać. Okej. Mamy artefakt. Możemy sprawdzić. Artefakty 1 na 1 jest. Dobra, teraz już powinno pójść z górki. Mimo tych początkowych, sporych problemów z linką. Dobra, teraz tak. Jest. Czekajcie, tutaj trzeba na tą kolumnę wejść. O! Nie, z drugiej strony. Tutaj. Tutaj też się nie da. W takim razie trzeba się odbić do tyłu. Dobra, już myślałam, że Lara nie doskoczy, ale na szczęście się udało. Tutaj mamy jakieś rzeźby. Możemy się przyjrzeć. I teraz tak, tutaj. I teraz na balkon. Tutaj mamy kolejne naboje do magnumów, ale mamy pełne magazynki, że tak powiem, więc też nie mogę ich ze sobą wziąć. Zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas ten korytarz. Tutaj jest zawalone przejście, że tak się rozglądam za apteczkami. Tutaj też jest zawalone przejście. Także jedyna możliwa droga jest tędy. Znowu schodzimy coraz niżej. Nie, tutaj coś nie wyskoczy. Także pistolety w pogotowiu. Mogą być zwykłe. O, nie to perze. Dobrze wyczułam. Było zbyt spokojnie jak na Tomb Raider. O, i widzimy już jakiś wielki, charakterystyczny posąg. Ale w tym momencie już kończy się ten poziom. Zabić 19, zasoby 5, artefakty 1 na 1. Reliktów tutaj na razie nie było. Tak, mamy bonusy, które zostawiamy sobie na koniec, tradycyjnie. Okej. Także to było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i zapraszam do kolejnych. Pa, pa!